Witam ponownie, cześć, witam serdecznie wszystkich. Zapraszam Was na dalszą część znaków zodiaków. Tutaj jest horoskop wiosenny 2018 i tutaj będzie odwagi, a skończymy na rybkach. Także zobaczmy, drogie wagi, co Was spotka tutaj wiosną 2018. Karty, pokażcie mi, co spotka wagi wiosną 2018. Co spotka wagi wiosną 2018. Zobaczmy, drogie wagi, co się tutaj u Was będzie działo. No głupiec, no głupiec, to są takie trochę radosne chwile, zobaczmy jak one pójdą, okej. Okay. Więc uważajcie trochę, drogie wagi, żeby głupot nie narobić, no bo to jest tak, że z jednej strony ten głupiec jest radosny, jest mu fajnie, ale z drugiej strony może to się źle skończyć, może tu spaść z tej skały. Natomiast też wyjdą jakieś kwestie tutaj kochanek, kochanków, możecie wejść takie nieformalne romanse, które no, mogą się skończyć różnie i wynik jest potem królowa mieczy odcięcia, więc może się źle wyjść na tych romansach. Także paść buław też jest karta taka dosyć erotyczna, on jest rozbujany, więc uważajcie, takie nieformalne romanse. Rada, poczekajcie, przeczekajcie po prostu. Może zanim coś wejdziecie, to przeczekajcie. Tak, no ewidentnie, jeszcze wróży mi książę kielichów, więc uważajcie na romanse, bo z tego może nic nie wyjść po prostu. Czyli w żadne nieformalne jakieś tam związki proszę nie wchodzić. Taka główna rada tutaj z kart wyszła dla wag. I zobaczmy teraz skorpiony wiosną 2018. Karty, pokażcie mi, co się będzie działo skorpionów wiosną 2018. Co się będzie działo skorpionów wiosną 2018. Zobaczmy. Zobaczmy, co się będzie działo u skorpionów. Dobra. Skorpiony, zwróćcie uwagę na finanse. Z przeszłości mogą być jakieś opłaty, jakieś takie wydatki i będzie się polepszać, natomiast nie umiem się bardzo dużo oczekiwać. Możecie mieć za dużo pomysłów, bo tutaj jest siódemka kielichów, to jest troszkę karta iluzja, bujanie głową w obłokach. Natomiast wynik jest cesarzowa, więc po pierwsze możecie iść na kobietę na takim stanowisku, drugą stronę wy możecie zostać cesarzową, więc jak z tych pomysłów waszych urodzi coś dobrego, rada, karta siły, działaj konkretnie, przejmij kontrolę nad sytuacją, siła, drugie znaczenie moc, czyli no działaj z mocą po prostu, to myślę, że bardzo się mogą wasze aspekty finansowe tutaj poprawić i możecie wyjść z tych problemów, bo to problem przeszłości, to jakieś takie sprawy u niektórych osób mogą być, które się ciągnęły, bo jest i wisielec, jest i są i odcięcia na finanse, także możecie z tego po prostu sobie powychodzić. Dobrze, drogie wagi, zobaczmy teraz skorpiony, co się będzie działo u skorpionów. Skorpiony, wiosna 2018. Karty, pokażcie mi, co się będzie działo skorpiony. Skorpiony, wiosna 2018. Skorpiony. Skorpiony, wiosna 2018. Skorpiony, wiosna 2018. Skorpiony mogą być trochę samotne. Mogą czuć się samotne. Jest tutaj pustelnik. Jest koło fortuny, zmiana na dobrą energię, czyli będziecie wychodzić z energii takiej samotnej. W przeszłości tutaj trochę mogą być takie jakieś, pomimo że byliście w rodzinie, to mogą być trochę zatrzymania, bo to jest zatrzymanie relacji, mogą być jakieś problemy finansowe. Też ten pustelnik czasem mówi o kiepskich finansach, więc tutaj jest zmiana koło fortuny. Okej, okay, wyrysie się z wisielca. Będziecie mieli bardzo fajną energię, przede wszystkim też do ruchu, do sportu. Myślę, że też jak najbardziej tutaj dla wszystkich rodzin, które są, gdzie jak jesteście w rodzinach, to przydałby się jakiś taki wspólny ruch, dużo spacerów, dużo powietrza, bo as buław mówi raz działaj, a dwa też więcej ruchu. I wynik jest książę buław, więc działanie. Więc ja bym tutaj Wam zalecał na wszelkie jakieś takie bolączki życiowe, po prostu doładować się poprzez fizyczność i poprzez naturę i poprzez ruch, poprzez energię. I zobaczmy, drogie strzelce, co tam Wam się ustrzeli. Karty, pokażcie mi strzelce, wiosna 2018, strzelce. Strzelce, wiosna 2018. Do czego idą strzelce, wiosna 2018, zobaczmy. Strzelce, wiosna 2018, zobaczmy. Strzelce będą rozmyślać. Będą rozmyślać nad sensem istnienia, nad sensem życia, o tym mówi dwójka buław, ale jak już wymyślą, to będą działać. To dobrze, więc na początku będzie tak się troszkę rozkręcać. W przeszłości widzę też jakąś taką ciężką pracę za Wami. Taki mógł być trochę okres, gdzie byście przemęczeni, będzie tak myśleć, co tu macie zrobić. I wynik jest ósemka buław. Nagle się ruszycie i jest królowa kielichów, więc dla facetów to jest informacja, że dla panów jest to informacja, że jakaś kobieta się może pojawić emocjonalna, a dla pań jest to informacja, że otworzycie się na emocje i rada spełni swoje życzenia. Paść kielichów, więc proszę zrobić coś przyjemnego dla siebie, nie wiem, no pójść do fryzjera, kupić sobie coś ładnego, coś takiego, żeby Wam po prostu było przyjemnie. Także tak to widzę. Dobrze, zobaczmy teraz koziorożce.
Koziorożce. Karty, pokażcie mi koziorożce wiosna 2018. Do czego idą koziorożce wiosna 2018? Karty, pokażcie mi, do czego idą koziorożce wiosna 2018. Zobaczmy. Koziorożce wiosna 2018. Cesarz. Dobra karta wyjściowa. Zobaczmy, co tu się będzie dalej działo. Więc koziorożce, no przede wszystkim będą możliwości na wejścia w wyższe stanowisko lub zarobienia dobrych pieniędzy, no o ile już się to nie dzieje, także proszę zwrócić uwagę. Nieuniknione jest też takie podszybywanie znajomości z dawnymi znajomymi, czyli jakieś wszelkie spotkania z przyjaciółmi, z ludźmi ze studiów, ze szkoły i tak dalej, to jak najbardziej. I wynik jest cesarzowa, też może być jakaś kochanka, mogą być ograniczenia. Uważajcie tutaj z cesarzową, żeby nie wejść w jakiś taki nieformalny związek, tak? A panie, żeby się nie dać może tutaj cesarzowi. Rada jest dla pań, postaw na kawalera tutaj po prostu, czyli na kogoś, kto jest niezależny dla was. Dobrze, i zobaczmy teraz wodniki. Teraz będą tutaj wodniki. Wodniki, dobra, zobaczmy karty, pokażcie mi wodnik. Wiosna 2018, co spotka wodnika? Wiosna 2018, zobaczmy. Co spotka wodnika? Wiosna 2018. Trójka buław na początek, czyli początek w ogóle nowej drogi. Zobaczmy, gdzie wy pójdziecie, drogie wodniki. Więc teraz tak, musicie uważać, bo tu jest nowa droga, nieunikniona karta siły, czyli będziecie musieli przejąć kontrolę nad sytuacją, a wynik jest karta biedy. Więc uważajcie na zatrzymanie finansowe, żebyście nie poszli w złą drogę, bo tak jakby to, co rozpoczniecie, może się okazać nie do końca fajne, bo potem mam zatrzymanie finansowe i i pustelnika, a pustelnik niestety nie ma kasy. Rada jest dwójka kielichów, działaj z kimś, z partnerem, z przyjaciółką, z drugą połówką. Uważajcie na kwestie finansowe, naprawdę, bo tutaj będziecie mieli siłę do działania, ale możecie wybrać złą drogę, tak to widzę po prostu. W przeszłości już było ileś pomysłów, tutaj karta iluzji, więc możecie wybrać nie ten pomysł. Radziłbym tutaj, zanim coś zaczniecie, tak na ostro, nie wiem, inwestować czy zmieniać pracę, to po prostu zastanówcie się nad tym jeszcze na spokojnie, przeliczcie i porozmawiajcie może ze swoją drugą połówką, może z przyjacielem, może z partnerem, z kimś takim, z kim macie taką fajną, szczerą rozmowę, kto wam tam prosto w oczy powie, że nie tą drogą, albo inną drogą. Tutaj na pewno bym to zalecał i zobaczmy rybki. Karty, pokażcie mi ryby, do czego idą ryby na wiosnę 2018, do czego idą ryby. Do czego idą ryby na wiosnę 2018? Zobaczmy, drogie rybki, do czego wyjdziecie. Okej. Drogie rybki, no troszkę z finansami może być kiepsko. I teraz tak, uważajcie, jak tutaj wejdziecie w diabła. Może was diabeł wkręcić w jakieś kwestie finansowe, może was omotać finansowo. I wtedy po prostu będą problemy finansowe. Diabeł to też są jakieś takie kuszenia, więc na przykład, nie wiem, wszelkie jakieś używki, broń Boże, jakiegoś hazardu, no tutaj uważajcie, to też mogą być jakieś lewe interesy dosłownie, albo może ktoś wam proponować jakąś super ofertę, która się okaże po prostu nic nie warta, więc uważajcie na diabła przede wszystkim tutaj, na wszystkie jakieś, to też są, zobaczmy, to też są, okej, spełnianie życzeń, także uważajcie, żeby nie narozrabiać po prostu za bardzo na wielu płaszczyznach, ale potem, jak już wam się uda to pominąć, to wyniki karta słońca, otwarcie się na nowe możliwości. Trochę możecie porządków z poprzedniego życia i wcześniej też mogą jakieś kwestie za wami mogły iść takie rozliczeniowe. Rada jest królowa monet, czyli poproś kobietę, która ma finanse lub działaj o finansach, czyli pomyślcie też tą dobrą energię, wykorzystajcie swoją, czyli nie próbujcie szybko czegoś uzyskać. Wykorzystajcie swoją dobrą energię, żeby tutaj zadziałać na nowe rzeczy, no nie pakować się w coś. Także jak tam będzie jakaś taka propozycja nie do końca przejrzysta, to radziłbym ją unikać. No dobrze, także dziękuję wam serdecznie za wspólny horoskop. Do zobaczenia w kolejnych horoskopach. Robert Górniński.